Chcę się podzielić dzisiaj z Wami pewnym poselstwem. Będzie w, nim, będzie w nim trochę elementów, też świadectwa z mojego życia. To praktyczne słowo. To nie jest nic nowego. Jest czas, żeby koncentrować się na praktycznym przeżywaniu rzeczy, które zostały już uwolnione, na tym, żeby nimi żyć. Objawienie Jana, trzeci rozdział, siódmy, ósmy werset. A do anioła zboru w Filadelfii napisz. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. A Jego imię, ten. Który otwiera, a nikt nie zamknie. Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Patrzyłeś na to z tej strony? To jest jedno z imion Boga. Jest jedno z imion, jedna z rzeczywistości, która określa Jego osobę. On mówi: Jam jest ten który otwiera drzwi, a nikt nie zamknie. Jam jest ten, który zamyka drzwi, a nikt nie otworzy. Wiecie, to w ogóle jest taki, to widzenie Jana, kiedy był tam na tej wyspie Patmos, kiedy popadł w zachwycenie, ono też odwołuje się tutaj, to co mówi Jezus, do proroctwa Izajasza. W Izajasza 22, 22, czytamy, tam chodziło wtedy o zmianę zmianę władzy w Izraelu i, i położę na jego ramieniu klucz domu Dawida i gdy on otworzy to nikt nie zamknie a gdy on zamknie to nikt nie otworzy ten klucz Dawida tutaj ten klucz on symbolizuje zarówno samą władzę jak i przekazanie władzy nad państwem Dawida nad państwem Dawida czyli nad duchowym Izraelem, nad Kościołem. Tak? Wiemy z innego miejsca, doskonale znamy te słowa. Jezus mówi: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Tak więc mieć klucz oznacza tutaj mieć pełnię władzy. Ja mam klucz Dawida, mam pełnię władzy. I teraz, zanim pójdziemy dalej. Powiedziałem Wam jedno z imion Boga i chcę Was zapytać: chcę Was nakłonić do pewnych rozważań i refleksji. Czy znasz takiego Boga? Czy znasz osobiście Boga, który ma na imię Ja jestem ten, który otwiera, a nikt nie zamknie? Ja jestem ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Dlaczego? Wbrew pozorom. To jest bardzo praktyczne pytanie. Ono dotyczy sposobu naszego życia i podejścia naszego, tak? Czy znamy go osobiście? Czy znamy go tym imieniem, czyli w tej rzeczywistości? Imię oznacza jakąś rzeczywistość. Czy znamy go, tak? Od tej strony. Czy z takim Bogiem idziemy przez życie? Z Bogiem, który ma na imię ja jestem Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie. Ja jestem Ten, który zamyka, a nikt yy, nie otworzy, tak? Chcę was trochę ukierunkować do pewnej refleksji, czy w takim Bogu też chcecie wzrastać każdego dnia? Czy chcecie pogłębiać swoją świadomość? Czy chcecie Go poznawać? Boże, który masz na imię. Ja jestem ten, który otwiera, a nikt nie zamknie. Może nie znałem cię z tej strony. Znałem cię z wielu różnych stron, wiele... znam różnych twoich imion, ale to mi umknęło. I wielokrotnie spowodowało, że się bałem, wycofałem, przestałem ci wierzyć. Umknęło mi. Że Ty jesteś ten, który otwiera, a nikt nie zamknie. Umknęło mi to. Zobacz, jeśli to, co mówię, dotyczy Ciebie, ile razy, ile razy bałeś się w życiu, że coś Ci ominie? Śpieszyłeś się, żeby ktoś nie zmienił zdania, żeby coś tam się innego nie wydarzyło. Widziałeś przed Twoimi oczami tylko jakąś przeszkodę i bałeś się, że kurczę, coś ci umknie teraz. Przejdzie ci obok nosa, nie? Zobacz, modliłeś się czy modliłaś się. Przyszło jakieś światło. Przebiło się do Twojej duszy. Coś zobaczyłeś. Zobaczyłaś. Coś to co dotyczy Ciebie. Pojawił się jakiś kierunek, jakaś informacja dla Ciebie, jakieś życie przyszło. Przyszło jakieś życie, coś, coś yy, zobaczyłeś, tak? Ale potem, już wyszedłeś z tej komory, przyszły codzienne okoliczności, nie byłeś tak blisko, i zaczęłeś się bać, że to się nie wydarzy. Przed chwilą to było Twoje. Było żywe, prawdziwe, był jasny kierunek. Światło. A potem jakieś przeszkody, i kurczę. Może jednak, może jednak nie. Może jednak przypadnie to komuś innemu. Przecież, kurczę, ja nie jestem taki doskonały. Rozmawiam z wieloma osobami i wiem, że takie rzeczy pojawiają się bardzo często, że pojawiają się notorycznie. Nie? Że zaczyna być taki dualizm, wiecie, że jest z jednej strony życie w komorze, tak? a później jest jakby praktyka życia. I to gdzieś zaczyna do siebie nie przystawać. Nie? Ale teraz zadaj sobie to pytanie. Dlaczego się bałeś lub dlaczego się bałaś? Bądź ze sobą szczery. Czy odwoływałeś się do tego imienia? Czy odwoływałeś się do tego imienia? Ty jesteś ten, który otwiera, a nikt nie zamknie. Nikt to nikt. Czy odwoływałeś się? Czy kiedy wychodziłeś, nie wiem, z komory, byłeś świadomy przymierza, które masz zawarte z Bogiem, który mówi: Ja jestem ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i zamykam, a nikt nie otworzy. Czy mówiłeś, czy mówiłaś: Dziękuję ci, panie, że to jest moja rzecz, wychodząc z tej komory, że to jest moja przestrzeń. Ja to biorę w posiadanie. Ja biorę. Twoje słowo, bo Ty otworzyłeś mi drzwi. Więc co? Więc nikt ich nie zamknie. Staję na tym słowie. Trzymam się tego, bo to Twoje imię. Zobaczcie, co Jezus mówi dalej. Oto sprawiłem, że przed Tobą są otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Te tłumaczenia to są różne, bo choć niewielką masz moc, jednak przecież zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. I on mówi, Wiedz, że posta postawiłem przed Tobą otwarte drzwi i nikt nie może ich zamknąć. Takie jedno z oryginalnych tłumaczeń żydowskich mówi, że tam jest wiem, że mocy masz niewiele w znaczeniu, że patrzysz z perspektywy cielesnej na to, na zagadnienie, bo widzisz te okoliczności, jednak zachowałeś moje słowo. I nie zaparłeś się mnie. Co to znaczy zachować Słowo? Zachować Słowo. Gdzie? W pojemniczku? W sejfie? Wyciąć? Gdzieś przykleić? No nie. Zatrzymać je w sercu. Mariusz składał no? świadectwo dzisiaj. Zachował Słowo. Usłyszał Słowo. Uwierzył w to Słowo i zachował je. Zżył się z nim. Zaczął je rozważać. Zaczął je oglądać. I teraz bez względu, czy on będzie w pracy, czy on będzie na modlitwie, czy on będzie w sklepie, czy gdziekolwiek on będzie, on ma to słowo przed oczami. On żyje tym słowem. Tak żyje człowiek, który zachowuje słowo. Zachowuje jakąś obietnicę. Przeczytałem jakieś słowo. Przeczytałem jakąś. Chłopaki, nie rozpraszajcie. Zachowałem jakąś obietnicę, usłyszałem jakąś obietnicę. Tak? I będę tym żył. Co mnie obchodzi, że ja czegoś nie widzę? To jest słowo. Na tym słowie staję. Wierzę w to słowo. Nie mam nic innego, na czym mogę się oprzeć. Mam tylko i aż słowo nadaje mu, nadaję mu rangę, tak? To jest moje dziedzictwo, tak? To jest to, to, dotyczy do, 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 do do mojego przymierza. Nie? Co to nie, znaczy też nie zaprzeć się imienia Jezus, tak? To właśnie, że nie zapierasz się rzeczywistości, która za niej stoi. Pomimo tych różnych nacisków, pomimo tych różnych rzeczy, nie wycofujesz się z czego? Z miejsca wiary w Słowo i z miejsca wiary w osobę Jezusa. Przez to jesteśmy wierny. Przez to jesteśmy wierni Bogu. Przez to, że Mu wierzymy. Ludzie, no, no jak są jak, jak tą wiernością? No wierzysz Mu i jesteś Mu posłuszny. No. no wierzysz Mu. Po prostu Wierzysz Mu, jesteś Mu posłuszny, jesteś, jesteś więc wierny. I teraz, czemu o tym mówię, czemu, czemu się na tym koncentruję? Chcę przejść do puenty. Kiedy nie wierzysz, nie widzisz otwartych drzwi. Kiedy nie wierzysz, nie jesteś w stanie ich zobaczyć. Otwarte drzwi możesz dostrzec tylko oczyma wiary. Tylko wierząc Bogu. Jesteś w stanie zobaczyć otwarte drzwi. Bo zobaczcie, jeśli Ty nie wierzysz w to, że drzwi masz otwarte, to w praktyce, choć one będą dla Ciebie otwarte, Ty będziesz się zachowywał tak, jakby były zamknięte. Bo Ty w to nie wierzysz. Nie żyjesz tym. Co z tego, że one są otwarte? Ma to taki sam skutek, jakby były zamknięte. Bo Ty masz takie. Masz takie przekonanie, czyli w pewnym sensie sam je zamykasz, choć są otwarte. Sam je zamykasz. W praktyce drzwi, które są otwarte, nie widzisz ich, bo nie patrzysz oczyma wiary, patrzysz przez okoliczności, problem widzę i drzwi, które są otwarte, są furtka, postrzegasz, że są zamknięte. Zastanów się, ile razy zawróciłeś w połowie drogi tylko dlatego, że twój umysł nie nadążał za twoim objawieniem. Że to światło, które przyszło, ta informacja, która przyszła do twojego życia, jakoś była taka inna od twoich naturalnych predyspozycji, od okoliczności, w których jesteś, jakaś taka była odległa. I fajna była w tej komorze, w tej, w tej chwili spotkania, ona była fajna, ale później wydawała się kurczę. To jest niemożliwe. Nie ja. Nie ja. Jak? Jak? A Jezus nigdy nie mówił. się, żeby się koncentrowali, jak? Mówił, pójdź za mną. Pójdź za mną. Gdzie? A co cię to obchodzi? Co cię to obchodzi? Teraz musisz zdecydować, że idziesz za mną. Że idziesz za tym słowem. Wystajesz jakieś słowo, no po to wchodzisz do komory. Przebywasz blisko. Kiedy jesteś blisko to nawiązuje się relacja. Coś widzisz, coś słyszysz. To są informacje użyteczne w jakiś sposób dla Ciebie. Przecież wiecie, no ja nie wiem, no. Bóg nie mówił o jakichś takich rzeczach, które są jakby totalnie abstrakcyjne. Idziesz w potrzebie albo idziesz ukierunkowany na jakieś konkretne informacje to w tej przestrzeni będziesz też odbierać słowa od Niego. Wiecie, ja, przy, ja sobie obserwuję to imię Boga, ja sobie z tym chodzę, absolutnie nie, nie powiem, że ja pochwyciłem tutaj wszystko, gdzieś tam się w tym rozwijam, całości zagadnienia też Wam nie wyłożę, ale kiedy sobie to właśnie to właśnie to, o czym mówię dzisiaj, na kartce papieru, i to pojąłem, co należy do mnie, a co należy do niego, to przestałem się spinać. Przestałem się stresować. To była jedna z tych rzeczy, które mnie jakby z tego miejsca wyprowadziły. Bo ja zrozumiałem, że jeśli on mi coś mówi, to on otworzył drzwi. A ja mam być posłuszny w wierze i wykonywać uczynki wiary wykonywać kroki wiary. Zobaczcie, inspiracja Boża, czy w ogóle prowadzenie Boże, jak one się przebijają do naszego umysłu, to one się przebijają w bardzo różnych okolicznościach. Ja w ogóle, wiecie, od jakiegoś czasu mówię o tym, żeby trochę odczarować samo słowo komora. Bo to tak ludzie zaczęli patrzeć, że tak naprawdę chodzi, zawsze chodzi o jakieś pomieszczenie. Nie, komora jest stanem oddzielenia. Oddzielasz się od tego, co Bogiem nie jest. Dlatego jest napisane, a ty jak wejdziesz do komory swojej zamknij za sobą drzwi. Oddzielasz się. Gdzie się możesz oddzielić? Wszędzie. Oczywiście, że wtedy, kiedy jest gdzieś tam środowisko takie, że jest mniejszy nacisk myśli, mniejszy nacisk demonów, tak, to łatwiej może być fizycznie się oddzielić. Ale to nie znaczy, że człowiek pracując, nie może mieć komory. Dlaczego? Na czym się skupiasz, tak? No ale zobaczcie, że. I teraz. Ktoś jest, nie wiem, obiad gotuje, tak? I dostaje myśl, nie? że, nie wiem, no, obrazy będę sprzedawał, nie? Biznes założę, zmienię pracę. Jest skoncentrowany w ogóle, robi sobie coś tam, ale jest skoncentrowany na Bogu. Coś, dostaje jakieś słowo, coś w nim ożywa. No ale później przychodzą okoliczności. Ile razy ja słyszałem już takie rzeczy? że ktoś nakręcony przychodzi i mówi mi, jaki dostał słowo. Po tygodniu nie ma śladu tego. Nie ma śladu, bo okoliczności przyszły. Bo coś się zmieniło. To otworzył te drzwi, czy nie? Otworzył, czy nie? Siedziałem sobie w poniedziałek w domu wieczorem. Tak sobie w ogóle rozważałem swoje życie. Byłem trochę sam i tak sobie w ogóle popłakałem trochę, wspominając jego wierność. I jeszcze pamiętam, jak jakiś czas po nawróceniu tkwiłem w kancelarii, w której tam byłem wspólnikiem. Tak teoretycznie ja po ludzku miałem tam się naprawdę bardzo dobrze. Ale ja wiedziałem, że ja nie tego życiu szukam. Tak jak wierzyłem, tak się modliłem. Chodziłem codziennie po domu, i mówiłem. Dziękuję ci, że wyprowadzasz mnie z mojego Egiptu. Nie widziałem więcej na początku. Nie widziałem, czy, w którą to będzie stronę, jaka to będzie rzecz. Wiedziałem, że skoro on wyprowadził Izrael z Egiptu, a ja jestem duchowy Izrael, to ja z mojego Egiptu też wyjdę. I tak powtarzałem. I tak w związku z tym, że nie byłem jeszcze jakoś bardzo mocno ukształtowany, jeszcze byłem w wielu aspektach po prostu dzieciaczkiem duchowym, ale miałem bardzo gorliwe serce. Więc Bóg wyprowadzał mnie z różnych rzeczy odcinkowo. Otwierał mi drzwi, a ja stosownie do ilości uwalnianej wtedy wiary, przez te drzwi przechodziłem. Ale dzisiaj, kiedy patrzę z perspektywy na to, tak, na Jego wierność w zakresie moich modlitw, w zakresie mojej wiary, widzę pewne puzle, które się łączą. Że to, co sobie określiłem, to, co sobie gdzieś tam wymarzyłem, to się po prostu zaczyna. Jak, za, zaczynam tego doświadczać, to się zaczyna manifestować z różnych stron. Te drzwi zostały pootwierane. Nie widziałem wiele, ale bardzo chciałem i byłem w tym wierny. I postawiłem, że, że mu wierzę. I posłusznie przechodziłem. Zobaczcie, w naszym życiu, w naszym życiu z Jezusem w ogóle, jego rolą jest otwierać drzwi, ale naszą rolą jest przez te drzwi przechodzić. To my mamy przez te drzwi przejść do nowej przestrzeni, do jakiegoś nowego życia. Zostawić coś, coś starego iść dalej. I tu nie chodzi tylko, o zostawienie starego w rozumieniu tego, co było przed Nowym Narodzeniem. Jeśli tkwisz w jakimś miejscu, gdzie nie ma życia i chcesz zmiany, tak? I dostajesz jakieś ukierunkowanie, to masz być temu posłuszny i zostawić stare, bo w starym nic dla ciebie nie ma. Ale wiecie, co jest największym problemem? Dlaczego w ogóle o tym mówię? Bo ludzie chcą. Zobaczyć otwarte drzwi. Ludzie się koncentrują na oglądaniu. Okej, okay? skoro jest takie słowo, to ja chcę to zobaczyć. Jak cię oko gorszy, to se wyłup. Zobaczyć? A może uwierzyć? Bo sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, a nie będzie żył z oglądania. Co to za filozofia? Zobaczyć otwarte drzwi. Zobaczyć oczami otwarte wrota. Co to za filozofia? Gdzie tu jakakolwiek wiara potrzebna? Gdzie tu życie z Jezusem? Gdzie? No idziesz, widzisz brama na oścież otwarta pilotem. Idziesz. Ale czy wierzysz? Widzisz różne rzeczy. Ale czy znasz osobiście Boga, który otwiera drzwi, a nikt nie zamknie? Czy takiego Boga znasz? Wiecie, bo to jest ogromna różnica. Czy my uwierzymy w to, czy my chcemy to zobaczyć? Bo to tu się manifestuje to, co Jezus mówi w tym słowie, że zachowałeś Jego słowo i nie zaparłeś się jego imienia. Co widzisz? Kaszankę widzisz. Kaszankę widzisz. Kaszankę. I nie zaparłeś się. Jego imienia i wiernie idziesz Jego słowo. Powiedziałeś do mnie. Powiedziałeś do mnie. Otworzyłeś mi drzwi, więc idę. Idę. Będą krzyczeć. Zginiesz. Zginiesz. Każdy tam zginął. Zabiją Cię, wypatroszą Cię. Ty jesteś ten, który otwiera drzwi, a nikt nie zamknie. Staję na tym i idę. Zobaczcie, Paweł jest tego świadomy. W pierwszym Koryntian 16:9 mówi tak. Albowiem otwarły się przede mną szeroko wrota dla owocnej działalności mojej, a przeciwników jest wielu. Paweł jest świadomy. Świadomy swojego powołania, świadomy urzędu, świadomy miejsca mówi, otwarły się szeroko wrota. Ja to wiem. Mam masę przeciwników. Kłamca też próbuje do mnie mówić. Ale jestem świadomy, że skoro zostałem posłany, zostałem wyposażony, to drzwi dla mnie są otwarte. Bo Bóg jest spójny. Jest spójny. Otworzył mi te drzwi. Czy Paweł to widział? Paweł widział prześladowania. Paweł widział religijnych ludzi, którzy wielu nie rozumieli, jemu zarzucali, jaki był. On nie widział tego po ludzku, ale widział oczami wiary. Wyjął to ze swojej komory. Otwarły się przede mną szeroko wrota do owocnej działalności mojej. Świadomość jest bardzo ważna. Dalej, Paweł w Kolosan 4:3 mówi. A módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem. Paweł jakby szedł tą linią, wiedział, że są otwarte drzwi do Jego działalności. I teraz precyzował. Wchodził gdzieś i napierał, wiedział, na czym staje, staje na słowie, na pragnieniach Bożych. Powiedział idźcie, Jezus powiedział Idźcie i głoscie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I On szedł i słuchał, szedł i słuchał, gdzie są otwarte drzwi. Napierajcie, mówił, do tych, co z nim byli, modlimy się w ogóle. Otwarte drzwi, już konkretyzując nasze, nasze działania. Ale to, co jest bardzo ważne, Pawła też Jezus nie przeprowadzał przez te drzwi. Nie teleportował go przez te drzwi. Świat widzialny był różny. Przecież Paweł mówi, czego doświadcza, jakich prześladowań na morzu, na lądzie. Czego doświadcza, tak? To widzi. To widziały oczy ziemskie. Ale oczy duchowe widziały otwarte szeroko wrota, przez które on ma iść i się nie zawahać. Otwarcie drzwi to nic innego, jak sprzyjająca, sprzyjająca koniunkcja duchowa. Zobaczcie. Bo to jest związane z tym kluczem, o którym mówiłem. Najwyższy władca wszechświata użył klucza i otworzył ci nimi drzwi. Ale teraz nie oznacza to, że w wymiarze fizycznym będzie to równoznaczne z tym, że drzwi będziesz miał zawsze otwarte na oścież. One często są właśnie otwarte w ten sposób. Że klucz jest przekręcony. Ale ty masz podejść, złapać za tamtą klameczkę, otworzyć te drzwi dalej i przez nie wejść. To już masz zrobić ty. Oczy ziemskie, co widzą? Zamknięte drzwi teraz. Ale one są otwarte. Kluczem są otwarte. Mam klucz Dawida. Skoro otwieram, to nikt nie zamknie. Ale nie przepycham. Ty decydujesz. To twoja wiara powoduje, że łapiesz za tą klamkę. To twoja wiara powoduje, że idziesz przez te drzwi, kiedy rzeczywistość krzyczy, że jest inaczej. Bóg jest spójny, kiedy On Tobie otwiera te drzwi. Mówił, oto sprawiłem, że otwarłem przed Tobą drzwi, czy otworzyłem. To zamyka je Twoim przeciwnikom. Zobacz, nikt inny poza Chrystusem nie ma zapasowego klucza. Zobaczcie, jak wielokrotnie lęk jakby puka do, do człowieka. No tak, no, z jednej strony wierzę w otwarte drzwi, ale jak ktoś zamknie, ale kto zamknie? Ten, który jest stały i spójny? Ten, który powiedział ci, otworzyłem przed tobą drzwi, teraz wziął klucz, a nie, jednak nie. nie, nie, masz niefajny sweter, to nie pójdziesz, nie. nie podoba mi się, no nie, to kłamca przychodzi i próbuje w ten sposób mówić do, do człowieka. Chcę, żebyście spojrzeli też na to dodatkowo z innej strony. Jeśli odbierasz jakąś proroczą informację, czy masz jakieś objawienie, to co tam jest? No jest Duch Pański tam, tak? Spotykasz się z Bogiem, z Duchem Świętym, z Duchem Twojego Pana. A co mówi słowo? A gdzie Duch Pański, tam wolność. Chcesz być wolnym? Już nie na poziomie tylko wyzwolenia z ciemności, ale dalej budowania, układania swojego życia. Chcesz być wolny? To nie szukaj intelektualnie. Szukaj tam, co dostałeś w swojej komorze. Słuchaj, tego, czego się o sobie dowiedziałeś i przez te drzwi przełaś. Gdzie duch pański, tam wolność. Reszta niesie za sobą jakiś inny ciężar. Jakieś inne Rzeczy, tak? Więc mamy nie kombinować intelektualnie, tylko wchodzić w wierzę przez otwarte drzwi, nawet jeśli nasz umysł tego do końca nie pojmuje. Dam Wam kilka teraz przykładów z mojego życia, różnych. Pierwszy to już zacząłem od tego, więc pokontynuuję. A propos, powiem Wam, czego doświadczałem przy okazji wyjścia z kancelarii, czego doświadczałem po wyjściu z kancelarii. Zaczęło się od tego, że no było szczere serce, nowe pragnienia życia, tak? Dziękuję Ci, ojcze, że wyprowadzasz mnie z mojego Egiptu. Byłem w tym bardzo konsekwentny. Bardzo. Bardzo na to napierałem. Byłem bardzo zdeterminowany. Przestawiałem sobie w głowie w ogóle priorytety. Nie imponowało. Ja byłem świadomy wielu rzeczy. Rozpędzona machina długo w ogóle daje Żreć. Przez wiele lat odcinałbym kupony. Wiele głosów słyszałem. O, stary, jaką będziesz dziesięcinę dawał, o, jakie to w ogóle, tak. A ja wiedziałem, i mówiłem do Julity wielokrotnie, jak tam zostanę, to usknę. Usknę. Będę jedną z tych gleb, gdzie zapadło ziarno, ale nie zapuściło korzenia. I teraz, w którymś momencie, w odpowiedzi na te moje wołania, na te moje modlitwy, Przychodzi bardzo prosta informacja. Krótkie jedno słowo: wyjdź. Co oznacza w kontekście tego, o czym dzisiaj mówię słowo wyjdź? Masz otwarte drzwi. Masz otwarte drzwi do tego, aby wyjść. Oto, otworzyłem, oto sprawiłem, że drzwi są przed Tobą otwarte. Ja jestem ten, który otwiera, a nikt nie zamknie. To wszystko zamanifestowało się w prostym komunikacie. Wyjdź. Komunikacie, który kiedy usłyszałem, było w nim życie. Ale kiedy oglądałem to przez pryzmat okoliczności, które na mnie napierało, to wydawało się nielogiczne, nieracjonalne, jakoś takie dużo większe niż moja głowa. Chociaż moja głowa była wtedy mocno, mocno pokręcona. Wielopłaszczyznowa. Nie? Nie wiem, czy byście chcieli mnie znać wtedy. Moja żona mówiła wielokrotnie: mówi, za kogoś innego wyszłam, ci inny się stałeś. Ja przestałem komunikować w pierwszej płaszczyźnie. Ja myślałem, że każde zdanie musi być wielokrotnie złożone i musi zawierać w sobie kilka sfer domysłu. Jak jesteś inteligentny, to nadążysz za mną. Jecie. Szok! Ja byłem w ogóle tak pokręcony i tak zaszarowany, że ja naprawdę nie potrafiłem mówić prostymi zdaniami. Ja się musiałem tego nauczyć. Bo ja, ja uznawałem przez wiele lat, że to jest wartość, że to jest taki mój rozwój. Że ja nie jestem takim prostym człowiekiem, że teraz mogę taki skomplikowany sposób mówić. Ja nie wiem, czy to, to nie było elokwentne. To było straszne. Naprawdę. Si Julia patrzyła na mnie w ogóle, o co chodzi. Widziałem mnie z takim jednym wspólnikiem, gdzie siadaliśmy przy stole i one z żonami wychodziły do kuchni, się śmiały. Co oni robią? Bo my dwóch tak gadaliśmy. Nie potrafiliśmy usiąść jak człowiek z człowiekiem i normalnie porozmawiać, tylko tam y, 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 wszystko takie w ogóle szok. To ciężar na tym był w ogóle. Szok. Byłem zaczarowany. No ale dobra. Walczę z tym intelektualnym podejściem. Podejmuję decyzję. Co się manifestuje? Manifestuje się posłuszeństwo moje i manifestuje się wiara. I teraz robię konkretne kroki wiary. Jest manifestacja mocy. Na tym dzisiaj się nie chcę koncentrować, To już wam wielokrotnie mówiłem. Tak? Jest piękne świadectwo w ogóle wyjścia z... Ileś punktów, które dostaję w komorze, ja je wypełniam, one są nieracjonalne po ludzku, idę za tym, manifestują się w 100% jeden do jednego, z dokładnością po prostu mega, mega, mega matematyczną. Tak? Po drodze coś tam zaczynam tworzyć, do tego jeszcze wrócę za chwilę. Ale wkraczam gdzieś tam w kolejny okres. Już jestem w nowej rzeczywistości. Wyszedłem. I teraz czego doświadczam? praktycznie samych niesprzyjających okoliczności, nieracjonalnych. Wytwarzam produkt, czy usługę, na którą wiem od kuchni, że jest ogromne zapotrzebowanie, wyceniam ją odpowiednio jakby do wartości, no i wiem po ludzku, że z ręki powinni mi jeść, a słyszę nie, 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 nie Chociaż jakaś siła statystyki, nie? chociaż na te wszystkie nie, chociaż jakieś jedno tak. no. Nie, 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 nie. To słyszę. To słyszę. I wiecie, kto zaczął do mnie przychodzić i ze mną próbować rozmawiać? Lucek przyszedł i mówi: A, idioto, pomyliłeś się. A, widzisz, jaki ty głupi jesteś? Wyszedłeś. A? A tak byś miała, A teraz co? Zobacz, co masz. Nie? Wiecie, i to był ten pierwszy moment, dlatego dzisiaj mi zależało też, żeby to zaśpiewać. Pamiętam, stałem wtedy sobie na dole, spacerowałem. no znaczy że spacerowałem, to było takim intensywnym krokiem chodziłem. Popatrzyłem w jedno miejsce, gdzie wiedziałem, skąd do mnie mówi, zaśpiewałem mu. Wolność, kocham i rozumiem wolności. Nigdy nie porzucę wolność. Kocham i rozumiem wolności. Nigdy nie porzucę... Ale on przychodził, ja coraz więcej rozumiałem, coraz więcej, jakby narzędzi potrafiałem, potrafiłem brać do ręki i stosować, bo mi na tym zależało. Bo gdzieś tam pilnie się tego uczyłem, to było kompletnie inne niż to, co ja znałem, wiecie, w, 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 w starym życiu. Ale, ale, tak, ale tak było, że on gdzieś tam próbował mi mówić do mnie przez pryzmat tego, co, co ja widziałem. Natomiast dzisiaj. Z perspektywy w ogóle. Lat, które już tam są za tym, bo tego minęło już 8-9 lat jakoś, tak. Ja jestem w ogóle tak wdzięczny Bogu za tą sytuację. Jestem tak wdzięczny za to w ogóle, że on mnie wyprowadził z tego Egiptu. Po drodze były różne rzeczy. Po drodze były karotbajki, o których wam mówiłem, były pochopne decyzje, były nietrawione inwestycje. Były rzeczy dobre i były różne, tak jak stan mojego umysłu. I jak, yy, jak decyzję też wierzę, ale ja często mówiłem też do Julity, że gdybym ja w ogóle nie podjął tej decyzji, pewne funkcje we mnie by nigdy nie ożyły, pewne tryby by we mnie nie ożyły. Nie, byłbym jakąś częścią swojego wygodnego odcinka komfortu i tam bym sobie gdzieś tam. Tkwił, ale czasem, chcę wam powiedzieć, że czasem trzeba przejść kawałek drogi. Trzeba spojrzeć z dłuższej perspektywy na coś, a nie uginać się pod pierwszą niesprzyjającą okolicznością, żeby zobaczyć w ogóle ilość życia, która została uwolniona wskutek takich decyzji. A wiecie jak jest? Że diabeł będzie przede wszystkim jako kłamca i ojciec kłamstwa chciał zatrzymać człowieka w tym miejscu. Robisz jakiś krok, Idziesz w wieżę, tak? I teraz przychodzi pierwsza niesprzyjająca okoliczność. I co? Wycofasz się? Znasz O kurczę, może nie, m może nie wiem. Ja się, ja, ja modliłem się w ten sposób. Ja chodziłem po tym naszym parterze, bo to była taka moja najczęstsza komora. Chodziłem i mówiłem, to ty mnie wyprowadziłeś. Do Boga tak mówiłem. To ty to Ty mi dałeś to słowo, to Ty mi dałeś ten kierunek. Ja się do Ciebie modliłem, że chcę wyjść z mojego Egiptu. Ty mi otworzyłeś drzwi, ja przez nie wyszedłem. Nie zatonę. Nie zatonę. To były jakieś odpowiedzi na, na, na wiecie, na poszczególne, na poszczególne rzeczy. Tylko chcę, żebyście zwrócili też uwagę na, na, na jedną rzecz. Często ludzkie podejście jest takie bardzo materialne. Bogu nie chodzi o twój biznes, Bogu chodzi o Ciebie. Bogu chodzi o, o Twój rozwój. Ja bym wielu rzeczy nie dotknął. Naprawdę, wiele obszarów byłoby martwe. Ja bym je może znał z jakiejś książki, którą bym sobie przeczytał, ale bym tego nie przeżył, by to mnie nie, nie, nie poszerzyło. Wiecie? Dzisiaj jestem w stanie w ogóle jakby doświadczyć tego, jaki ogrom wolności, jaki ogrom rozwoju na mnie spłynął choć przechodziłem przez różne okoliczności. Ale w ogóle jest we mnie ogromna wdzięczność za to, tak? Jestem dużo dojrzalszym człowiekiem. Jestem dużo głębszym człowiekiem niż byłem wtedy. I, I niż byłbym. I teraz, wiecie, bo to Bóg mi otworzył te drzwi w odpowiedzi na moje prognienia, na moją wiarę i na moją modlitwę. On mi te drzwi... Otwierał. Ale ja przez nie wszedłem. Ale teraz chcę wam pokazać coś innego. Mówiłem o tym, a propos świadectw pokuty, to dobry czas. Mówiłem o tym w zeszłą w środę, nie w tą, która była też na modlitwie. Dam no, mam inny przykład z mojego życia. Czasem jest w życiu tak, że choć wiesz, tak jak Paweł mówił, że wrota są szeroko otwarte, że wiesz, że masz drzwi otwarte, to będziesz musiał rozpoznać, przez którą bramkę przejść. Nie mogę sobie przypomnieć od wczoraj, jaka to była taka gra kiedyś. To była taka bramka numer 1, bramka numer 2, bramka numer 3. Iść na, na całość. I tam był ząk, nie? Tak. tak, nie? I trzeba, tak, dokładnie. Iść na całość, no właśnie. I trzeba rozpoznać bramkę. Przy wychodzeniu z kancelarii widziałem, że to są jedne drzwi, to są otwarte drzwi, przez które ja po prostu wychodzę, tam była konkretna informacja, konkretne słowo e, Idź. Ale czasem trzeba je rozpoznać. i... Wiecie, kluczem tutaj jest wrażliwość na jego głos. I to jest taki, to jest taki slogan, nie? To jest tak fajne, no, trzeba być wrażliwym na jego głos. Ale naprawdę trzeba się na nim skupiać. Bo jak człowiek przychodzi i ma swoje koncepcje, to zaraz ma tak, jak wam za chwilę opowiem, tak? My czasami myślimy tak, że, że coś jest stratą. I jak mamy podjąć jakąś decyzję, mamy jakieś dwa warianty to myślimy tak po ludzku, że więcej zawsze jest lepiej. Z perspektywy prawdy niekoniecznie jest tak, że to coś jest e, e, stratą. No ale dobra, przechodząc do, 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 do przykładu. W czasie moich, po moim wyjściu z kancelarii, po silnej manifestacji w ogóle wyjścia, gdzie naprawdę piękna, piękna, piękna rzecz, zaczynają się różnego rodzaju, taką jak powiedziałem, też nietrafione decyzje i, i pochopne decyzje inwestycyjne. Między innymi... Jedna z nietrafionych inwestycji powoduje, że lokujemy środki, które mamy tam 225 tysięcy złotych, no i jakoś to nie, nie wydaje owocu. O, nie rośnie. Okoliczności są trudne wiecie. Przy nabywaniu gruntu, już mamy w ogóle cały czas pod górę. Tam rolnika, którego mieliśmy kupić, tam raz nie przyjechał, bo się nachlał, pijany traktorem po wsi tam jeździł w ogóle. No cały czas gdzieś było, cały czas coś było e, pod górę. Wzrost roślin generalnie, no, nie taki, jak miał być. E, później jak już uznaliśmy, dobra, to, to przeniesiemy gdzie indziej, wydzierżawimy ten grunt. Trafia się jakaś taka też jakby lewa, lewa firma, jakby popychał to do przodu swoją wiarą, bo ja wiem, jak działają zasady. Ja wiem, że wiarą można wszystko stworzyć, bo wiara działa. Wiarą można powołać mrzonkę, wiarą można powołać iluzję, wiarą można powo powoływać te, życiu, te rzeczy do bytu. Więc ja tak sobie to tak popycham dalej. Nie idzie lekko, ale w którymś... Znaczy ja w ogóle wiem, że to, że tak ujmę to, nie był plan A do, do mojego życia. Także to było miejsce, kiedy jeszcze uciekałem z tego, co mam robić. To nie chodzi o to, że jakieś rzeczy są, nie wiem, złe czy dobre, błogosławione czy przeklęte. Nie, to nie o to chodzi. To nie było dla mnie. To nie, nie, nie ja miałem się na tym koncentrować. To nie o te też wychodziło. Ale dobra. I teraz podejmuję decyzję. 225 tysięcy inwestycja. Podejmujemy decyzję, że już po tych wszystkich tam perturbacjach, że sprzedajemy ten grunt. To, co nam zostało, to ten grunt. Grunt, który zyskał na na wartości i możemy z niego odzyskać, Między innymi, w międzyczasie przekwalifikuję go trochę, żeby to nie był tylko grunt rolny, bo to słaba ziemia była. No i wystawiamy to i przychodzą dwie oferty. Jedna przychodzi 145 tysięcy. Mało, myślę sobie. Druga przychodzi 220. 000. O. Jest blisko, a wystawiłem 240, bo no, z każdej rzeczy wychodzę jakby zwycięsko, Mówię, więc wystawiam 240, przychodzi 220. I teraz jest tak, i słyszę dwa głosy. Głos 220 mówi do nas tak, akurat z to jedziemy samochodem, mówi, no, panie Michale, trafił się panu dobry klient, czego chce dusza? No dusza chce, no włożyłem 225, wychodzę, odzyskuję, chcę 220, wiadomo, że wybieram 220, nie 145, no nie jestem, przecież nie jestem kretynem, mówi dusza, nie? A drugi głos, ten 145, mówi, to był rolnik, on kupował to jednym strzałem, a to była firma, wiedzieliśmy, że to będzie ileś aktów, kowry przedstępne, warunkowe... Czy oni na pewno panu zapłacą? Znaczy to nie było tak powiedziane, ale, ale tak, tak, taki był wydźwięk, nie? I ja zepchnąłem to słowo. I ja w ogóle nie chciałem uznać, że te 220 to był diabeł, a te 145 to był Bóg. Bo ja bym wziął te 145 od razu, ja bym im obrócił i bym zrobił więcej niż 220. A teraz ja się szarpę o te 220. Ja to wyrwę. Skorzystam z innych narzędzi, ale ja się muszę w to zaangażować, poświęcić na to swój czas, muszę przy tym być. Dusza wybrała wariant 220. Rozumiem to jako lękowe zachowanie mojej duszy. Bardzo krótka perspektywa w życiu. I ja wiem, bo mnie to, jak się zaczęły pierwsze problemy z tą firmą, to mnie to słowo goniło. Ja miałem cały czas to przed uczami, że w ogóle to, te, te, to 140. Dlatego mówię o wrażliwości na jego głos. Bo podchodzimy często schematycznie. Nie no, to jak Bóg nam błogosławi i Bóg jest z nami, to zawsze będzie to 220. Nie, to była prosta droga. Uwalniasz, wychodzisz i wchodzisz w nowe. Ale wybrałem tego zonka, tą inną, inną bramkę. Poszedłem na, na całość. Tak? I teraz muszę się nad tym koncentrować. Nie? Jest to jakaś. E, jakaś strata, e, strata czasu. Więc to skupienie jest ważne. Ale teraz mam tam też inny przykład. Wiedzieliśmy już, bo konsekwentnie zmienialiśmy nasze życie, wiedzieliśmy, że nie chcemy już mieszkać w strzeniówce, w której mieszkaliśmy kilkanaście lat. Dlatego, że my wyjeżdżamy, chcemy dużo wyjeżdżać, ale nie zapominamy o tym, że jesteśmy rodzicami też. Nie zapominamy o tym, że mamy dzieci. Nie zapominamy o tym też, że dzieci potrzebują dotrzeć do szkoły, potrzebują też więc nam zależało. Mieliśmy konkretne rzeczy. Wiecie, to już, to nie, my nie mieliśmy roszczeń, panie, daj mi taki dom, co, jak on ma wyglądać, co on ma robić. Lokalizacja miała być mniejszy, bo po co, po co, po, po, po co duży? To były proste, proste rzeczy, które były powiedziane. I w którymś momencie ja wiedziałem, że drzwi w tym rozumieniu Pawłowym, yy, one są otwarte i teraz jeździłem i szukałem tej bramki właściwej. To było tak, że wsiadałem samochodem na rower. Ja wiedziałem, czego my chcemy. Miałem kilka stacji WKD określonych. Jeździłem. I echo. Echo. Cisza, zero w ogóle. I w tym momencie mówię nie, 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 jakby nie może być. Nie wygeneruje z siebie na siłę jakiejś informacji. I pamiętam wsiadam samochód. Przyjeżdżamy, zawozimy Nel do szkoły w Milanówku w zeszłym roku we wrześniu. Parkuję pod szkołą. Obracam się w lewo. Mówię, tu będziemy mieszkać. On tak spojrzała, mówi, nie no, ja nie chcę naprzeciw, ja tak naprzeciwko szkoły, tak dziwnie. Następnego dnia przyjeżdżamy i mówię, tu będziemy mieszkać. Mówi, no wiem, już powiedziałam koleżankom. I idę dalej za tym, bo to jest wiara w otwarte drzwi. Drukujemy z Julianem kartki, że nie jesteśmy tam agencją i tak dalej, że chcemy tu się przeprowadzić. Przeno wkładamy ją nie wiem, do 15 domów w tej ulicy. Odzwaniają tylko z tego jednego. Dom, który nie był na sprzedaż, jest nasz. Wyszliśmy z tej sytuacji po prostu. Wyszliśmy idealnie. Mieliśmy spokojny czas na przeprowadzkę. Wiele rzeczy, które, 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 które się dokonało. O wrażliwość na ten głos. Jest parcie, bo podejmujesz decyzję, bo mamy jechać do Białego Stoku, okazuje się, że musimy po południu kogoś zawieźć. Ile razy ja dzwoniłem do Norberta, do Anity, prosiliśmy, Mateusza też prosiliśmy, zawieziesz Juliana tam i tam, zawieziesz Nel tam i tam, bo jest noc nie pójdzie przez las. I teraz wiecie, my chcemy, my chcemy służyć, jest jakiś tam dzień, coś mamy zaplanowane i nie możemy, bo są zajęcia, bo dzieci mają też swoje życie, tak? Trzeba to gdzieś pogodzić, więc I jest wtedy nacisk. Jak to? Cisza, 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 tak? Gdybyśmy podjęli wcześniejszą, inną decyzję, to byłaby to błędna decyzja, byłby to znowu jakiś półśrodek. To jest idealnie, pod każdym względem idealnie w ogóle. Dostaliśmy w ogóle więcej niż nawet prosiliśmy w znaczeniu. Tego, czego w życiu chcemy. Ale to, co to, 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 to Wam chcę pokazać, że dwa elementy są w tym wszystkim kluczowe. Wiara w otwarte drzwi. Tak? I skupienie na Bogu. Bez zbędnego też pośpiechu. Przecież tych drzwi nikt nie zamknie. Przecież nikt inny ich nie zamknie, nic Ci nie ucieknie. Rozwijaj w tym czasie swoje życie modlitewne. I chcę jeszcze tak nawiązać do. Takiej w ogóle prawidłowej kolejności w życiu. Nie? Jak to sobie w ogóle żyjemy i robimy? Zobacz. Pierwsza rzecz, poznajesz siebie. Poznajesz swoją tożsamość. Dowiadujesz się, kim Ty jesteś z perspektywy w ogóle Bożego Słowa, Nowego Narodzenia, dzieła Jezusa. Nie? Teraz człowiek zaczyna oglądać siebie dalej, w tym drugim kroku rozpoznaje swoje obdarowania, talenty, wychodzi z jakiegoś kompleksu, wstydu, nieśmiałości, zaczyna powoli nazywać te rzeczy. No i w efekcie, tam w trzecim odcinku dowiadujesz się, kim ty jesteś. Ty indywidualnie, już nie tylko z perspektywy e, jakby wszystkich dzieci bożych, ale też ty e, indywidualnie. I teraz decydujesz, jak chcesz żyć. Decydujesz. To należy... Do Ciebie. Z drugiej strony, jak jesteś blisko Boga, jak jesteś w tej relacji, to to jest częścią Ciebie. To to jest częścią tej relacji. No to jakby. To, to jest, jesteś blisko, On mówi do ciebie tak, jak Cię stworzył, tak jak cię powołał, więc to wszystko to w tobie ożywa, to wszystko gdzieś tam w tobie, e, w tobie pracuje, tak? I teraz chcę powiedzieć o kolejnym kroku, który jest bardzo ważny. Duch święty to przypomniał ostatnio, i czuję takie w ogóle ponaglenie takie, żeby, żeby w ogóle o tym. O tym mówić. Kolejną rzeczą jest zrobienie rozpoznania, jak nehemiasz. Kiedy zaczynasz coś budować, kiedy zaczynasz coś tworzyć, już wiesz, kim jesteś, jak chcesz żyć. To teraz nie podchodź do tematu: ha, ha". nie. Znaczy, w ogóle historia Nechemiasza ona jest naprawdę bardzo taka mocna. Człowiek, który jest urodzony od początku w Persji. Jest tam, usługuje przy, na dworze króla perskiego, ale jest Żydem. Ale oni tam byli przejściowo też dobrze traktowani. I powstaje w nim w ogóle pewna troska. Co tam z tymi Izraelitami? Jakie tam są stanie te bramy mojego Jeruzalemu? Oczywiście patrzymy na to proroczo, Patrzymy na to tam w wymiarze literalnym. Jego myśli zaczynają być ukierunkowane nie na jego życiu, bo on ma dobre życie. W jego komorze powstaje jakaś informacja. Coś w nim powstaje. Ci, którzy są na miejscu, nie do końca interesują się. Nie, nie powstaje w nich żaden potencjał, żeby się odbudować. Powstaje w kimś, kto jest w Persji, w Suzie. Ma gotowe serce, jest zdeterminowany. Co następuje? Następuje otwarcie drzwi. I on teraz dalej w tej komorze wierzy w to, że drzwi ma otwarte. Idzie do króla perskiego. Jest mądry. Jest mądry. Wie, jak z nim rozmawiać. Nie jest arogantem. Nie. Jest mądry. Wie, co chce uzyskać. Jest skupiony na celu. Tu się manifestuje to słowo: bądźcie niewinni jak gołębice, a chytrzy jak węże. I nie tylko dostaje pozwolenie na to, żeby pojechać do Jerozolimy, ale dostaje też w ogóle jeszcze. W pewnym sensie kasę na to, żeby tam działać. No? I całkowite przyzwolenie na to działanie. Ale to, do czego zmierzam, zobaczcie, co robi Nechemiarz, który tam przyjeżdża do Jerozolimy. Robi rozpoznanie. Chodzi ogląda rzeczy, ogląda mury. On kierunkowo odebrał to już w swojej komorze. Ale On nie zaniedbuje czasu rozpoznania i przygotowania. Nie uznaje, że to jest nieduchowe. O, skoro Bóg mnie posyła, to o, nie. Nie. Chodzi i ogląda każdą dziurę. Każdą bramę. Patrzy. Okej. Okay. I wtedy przechodzi do działania. Wiele ludzi olewa ten odcinek. Ja też olałem. Między innymi jak to, co wam mówiłem teraz a propos wyjścia z tej inwestycji. Pamiętam taki pastor z Krakowa, Wojtek, a propos te, tego drewna. On do mnie mówi Michał, jaką to ma gęstość? Jaką to ma twardość? A ja tak patrzę, jaki nieduchowy. Ho! Dostałem słowo, idę za słowem. Ja, ja nawet, ja to skomentowałem. Do niego powiedziałem, co ty taki jesteś w ogóle, wiesz. Ty wierzący jesteś, czy niewierzący? To mądry człowiek. Nie skomentował tego. Dzieciaka zobaczył. Dzieciaka zobaczył. Duch święty mówił przez niego do mnie. Duch święty mówił przez niego do mnie. Faza rozpoznania. Nie wchodź pochopnie. Zbadaj temat. Drzwi, które są otwarte, nikt ci ich nie zamknie. To nie jest nieduchowe. W kolejnym. Kroku, jakby przychodzisz do działania, jak robisz to rozpoznanie, jest jeszcze jeden punkt siódmy, na którym bardzo chcę się skupić i Was uczulić. Nie odwracaj się, jak wchodzisz w nowe, jak żona lota. Nie odwracaj się. Wiecie, to jest ten taki głos, który. Właśnie przychodzi, jak wychodziłem, z, jak wychodzę z kancelarii, to mówił mi, wiesz, tam w sumie to może nie było tak źle. M może byś jednak nie usknął, może byłoby okej. Okay? No, widzisz teraz, że są różne, różne przy, 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 przeciwności, nie? ale chodzi o to, żeby. Ani nie możesz zawrócić, nawet więcej powiem, nie możesz zatęsknić za starym. Nie możesz sobie pozwolić na taki komforcik, że ty zatęsknisz za starym. Jak ty zatęsknisz za starym, to już zaczynasz słuchać kogoś innego. Stare przeminęło. Nie ma wczoraj. Nie ma wczoraj. To jest po to, aby cię zdezorientować. Aby ci wykoleić. Ja rozmawiam z ludźmi i oni mi idealizują. Znałem ich życie. W momencie, z którego wychodzili, był kibel. Wychodzą w nowe, trafiają na trudne okoliczności. I on mi teraz mówi, że to, co było stare, to nie był kibel. To tam pachniało. Tam było pięknie. Ja mówię, co ty gadasz? Bo ja rozmawiałem z tobą. Tu kibel był, tam życia nie było. Uciec chcesz, bo ci trudno. Bo musisz wziąć narzędzie jakieś i stanąć na tym. No ale idź, a nie zawracaj. Zawracaj szukać jakiegoś tam y, mostu. Zresztą, zobaczcie, to, co pa Paweł mówi się, to Rzymian, wszystko co robimy, y, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. No jak idziesz gdzieś, to wierzysz w to, co idziesz. Nie możesz iść i w pół drogi, czy na pewno, y, czy na pewno co to jest? W tym nie będzie grama życia. To się nie może nie może udać, tak? Żona lota obejrzała się i stała się, słuchajcie, no, stała się słupem soli. nie? To przeczytam wam tą historię, tak dla przypomnienia. Pierwsza moja Rzeszowa, 19. Od 18 26, może nie wszystko będę czytał, ale... A gdy ich wyprowadzili poza miasto że 1, ratuj się, bo chodzi o życie twoje. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym okręgu. Uchodź w góry, abyś nie zginął. I dalej, i rzekł do niego... Oto i w tej sprawie biorę wzgląd na Ciebie. Nie zniszczę miasta, o którym mówiłeś. Skroń się tam szybko, bo nie mogę nic uczynić, dopóki tam nie wejdziesz. Dlatego to miasto nazywa się Soar. Gdy słońce wzeszło nad ziemią, Lot wszedł do Soaru. Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszczarki i ognia sam Pan z nieba i zniszczył owe miasta i cały okrąg i wszystkich mieszkańców owych miast oraz roślinność ziemi. Lecz żona Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli. Nie chcesz doświadczać porażki? Nie chcesz doświadczać śmierci? Nie oglądaj się za siebie. Zaraz wam podam przykład mojego życia, też teraz taki bieżący, drobny. To są takie, wiecie, nasze życie składa się z drobnych rzeczy. Z drobnych rzeczy, które możemy po prostu popełniać głupie błędy. Hmm? Jak się przeprowadzaliśmy ze strzeniówki do Milanówka. To było też tak, że my tam sobie mieszkaliśmy w tym Milanówku. Tam nabywcy przychodzili stopniowo. Wcześniej wydaliśmy im klucze. No i tam jeszcze było tak, że tam część rzeczy zabieraliśmy. I teraz jak jadę z Milanówka do Warszawy, to mam takie jakby dwie drogi. Albo jadę A2, albo jadę S 8. I wtedy właśnie przejeżdżam przez Strzeniówkę i to jest tak, że przejeżdżam obok. W zasadzie mam tak, żeby koło tego starego domu przejechać. To jest równoległa ulica. Mogę dołożyć minutę czy półtorej minuty. I na początku to było takie, wiecie, zasadne, bo tam podjeżdżałem, bo coś chciało było zrobić, bo też patrzyliśmy, czy oni przywieźli rzeczy, ale później wiecie, zakończyliśmy cały temat. Raz jadę. Dobrze. To ja sobie przyjadę. Po co? Popatrzeć. Popatrzyłem sobie. Dlałem minuta półtorej zebną. Ciekawość. Przejechałem. Za parę dni, czy tam następny tydzień jadę znowu. Drugi raz, to samo mówię. A, to se skręcę, se przejada, co tam? Jadę trzeci raz. Wjeżdżam w ulicę i słyszę, czego tam szukasz, Michałku? Dnia wczorajszego, a ja wiecie, tak nagle czuję, jak taki w ogóle, mówię, tak ja się z tą kierownicą skuliłem. Pedał wcisnąłem, tak że ja przez te kilkanaście lat nigdy tak szybko nie przejechałem tą ulicą. W ogóle mówię, uciekam znowu, nie, nie, nie zaglądam tam. Czego tam szukasz, Michałku? No czego ja tam szukałem? Wczorajszego dnia? Po co tam pojechałem? Nie wiem. No takie, o, takie. Ale po co? Po co w ogóle tworzyć środowisko, do czegoś, czego już nie ma? To jest zamknięty obszar. Po co to? Ciekawość, jaka ciekawość? Duchowy człowiek jest tam w ogóle. Mam się robić w ogóle inne rzeczy. wiecie, to to jest ważne. Nie oglądaj się za siebie. Czego szukasz w starym życiu? Czego tam szukasz? Szczęścia? O, albo nie było tak źle, tak. No, po latach tam tak się wydaje że no, tam. Nie? Czego się już szukasz w tym starym życiu we wczorajszym dniu? Naprawdę, kiedy człowiek zaczyna myśleć w ten sposób, wpada w sidła diabelskie. Wczoraj przeminęło. Wczoraj przeminęło. Nie ma tego. Nie ma tego. To jest fałszywy obraz. Fałszywy obraz, który przychodzi, trzeba go w ogóle trzasnąć. I teraz wiecie, z tej perspektywy. Chcę, żeby każdy z Was też zadał sobie w ogóle pytanie, wracając trochę do początku. Czy wierzysz w to, że jesteś zjednoczony z duchem, w duchu z Bogiem, który ma na imię Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie? I ten, który zamyka, a nikt nie otworzy? Czy wierzysz w to, w ogóle, że jesteś jednym bytem od strony duchowej? Ten Bóg, takie jego imię i ty. Jeden byt. I teraz, czy chcesz tego doświadczać na poziomie swojej duszy, na poziomie też, wiecie, manifestacji w swoim ziemskim życiu? Czy chcesz tego doświadczać? To jest ważne. To jest bardzo ważne, żeby to odpowiedzieć, tak? Czy zatem jesteś Mu wierny. Czy Mu wierzysz? Czy wierzysz w Jego Słowo? Czy na to stawiasz? Czy tego się uczepisz? Jak dodajesz ale. Bo wiesz, bo u mnie jest taka sytuacja, bo ty nie rozumiesz, bo ja mam ciągle pod górę. Rozumiem. Rozumiem, że masz pod górę. Naprawdę. Rozumiem, że masz niefajnie. Czy to. Powoduje, że Słowo jest nieaktualne? Czy to powoduje, że jest coś większego niż Słowo? Czy to powoduje, że jest jakiś inny Pan, którego teraz trzeba słuchać? Nie ma. Nie ma. Powrót do Słowa. Na kolana i do Słowa. Na kolana i do Słowa. Do odświeżenia, tak? I teraz, jeśli jesteś w takiej potrzebie, czy będziesz w ogóle rozwijał swoje życie modlitewne? Czy chcesz widzieć te drzwi otwarte? Czy chcesz rozpoznać tą bramkę, przez którą iść? No i dalej. Czy zdecydujesz się w ogóle, tak? Na początku, nie, czy w ogóle, czy zdecydujesz się, tak? Nacisnąć tą klamkę i przejść przez te drzwi. I czy zdecydujesz się też zrobić rozpoznanie, jak nechemiasz? To nie jest nieduchowe. Nechemiasz nie jest nieduchowy. Mówimy tu o budowaniu. Kiedy działamy szybko? Jak pokutujemy, się odwracamy, tu działamy szybko. Jak budujesz, to buduj mądrze. Policz, co masz. Zobacz, jaki jest stan. Nic ci nie ucieknie. Nikt ci nie zamknie tych drzwi, które Pan dla Ciebie otworzył, tak? I trwaj w wierze. Nie wzdychaj do starego. Nie pozwól sobie na ani jedną taką myśl, która pokazuje Ci, że to, co stare, to było w ogóle fajne. Nie daj się zwieść. Nie bądź jak żona Lota. Na tym zakończę. Amen. Z tym Was zostawię.